Czy ja gram karą na midzie? Tak. Dopiero gram karą na midzie, bo dostałam buffy i fajne bomby nawala. A ja gram w Queen. No cóż. Wychodzisz, tu trzeba go wyczuć na movement. I k***a nie trafiasz. Oho. Even poddymiacz. No, on już tu jest. Nie no, to jest kurwa szok, nie? Sam kurwa jestem w szoku. Aaa! No dobra, ale to jest warf. Zaskoczył mnie, ja mam TPK. I teraz stepujesz z tymi z książką. Zestaw rozpierdacza. Ja ustałem mecze, jestem w chińskim gangu. Tutaj postawiłem wszystkie moje pieniądze na SK Gaming. Skurwysyny przegrały mi pieniądze. Teraz nie mam za co jeść. Dlatego wyślij donate i zostaw Twitch Prima. Dzięki. Dzięki lulululu za rajda z jedną osobą. Kto z rajda pisze lulululu. On jeszcze w to wszedł. Even top. No teraz trzeba rzucić tego z tyłu. Dobra, jeszcze jedno tu. Żeby nie było problemów z zaskitowaniem. Tylnik na jedno ku. Ale zbombieli. Dzięki niedźwiadek za sobą z Twitch Prime. Żółw dla ciebie! I teraz cwań jak najbernie. Nie no, sub z Prime'a ma zostać nadal, nie? Nie będzie tylko skrzynki Prime w LoL'u. To jedyna różnica. Dobra, teraz to spuszowane, mogę się cofnąć, kupić Lost Chaptera. Nie kupuję refillable potiona, nie potrzebuję w tej grze imo. A to waste of gold. Dopychamy jak najszybciej Magnum Malignance. Pod mega bombienie. To jest zajebiste, grasz tą karmą, perma puszujesz, masz wyjebane, potem rzucasz ziomkami pod tower mantra Q i on nie ma nagle pół HP. O Boże. Autoskill? Dobra, nice. Jakby tu nie zabił, to przecież byłaby taka tragedia. No, że ten creep się nie wziął. Dobra. Trochę troluję. Zrespektowałem tego ziutka. Ale czemu nie wzięliśmy jeszcze czerwi pustki? Chyba całą pobuta. I kto z was będzie na Mythic Rift? Ważne pytanie. Jezu, ale oni są dymani tam. Dobra, nie zabijam z tych z tyłu. Żal.pl, bo nie mam staka na Dark Sealu. Nie wiem, tyle creepów misuję tą karmą. Ale dostał bombę. I kolejna. Chyba zabił przynajmniej jednego. A tu to jest do ugrania cały czas, nie? Dobra. Chodź tu, szmato. Na smycz. Haha. No, Asze. Nie, ta Asza jest jakaś upo-upo, nie? Tak samo jak dosyć mocno upo jest nasz zawodnik, który nie jest w stanie wziąć czerwiów pustki. O. Na chuj mnie gonisz. Ale czemu ten ziomek nie wziął po prostu midwave'a? Żółte papiery ma ten kolega, nie? 100 pro. Bo dopycham całe malignase. We don't want because we don't have a split pusher. To tak, to te gówna ma się robić tylko jak ma się split pushera? On nie wie ile to expa daje chyba, nie? I jak przyspiesza puszowanie towera dla każdego. Kusi, żeby przemantrować. Strzelaj. Dobrze. Wow. Ale dymando. Mandraku. Wow. Ale to przyjemne jest. Cały czas nie mogę zrozumieć, czemu jest 11 minuta, a jeszcze nikt nie wziął czerwi pustki, nie? Czemu i to player się wypierdala po raz kolejny? Ja pierdolę, patrz to!
Nie wiesz, że to nie jest broken lekko, nie? Wow, udało nam się wziąć czerwie pustki? No waying. Aż się cofnę tu. Ej, pytanie, czy iść teraz w Horizona? Akurat mam idealnie pod itemy. O, to idealnie pod itemy, to kupię tym Horizonem tu, bo wydaje mi się, że on jest spoko. Największy plus jest taki, że daje... O! Gdzie ty flashujesz, koleżko? Umiera? Na. Dobra, weźmy tower. Magiga ruta, jak się wleczyłem. Okej. Tu. Pyk. I pyk. To jest tak zwane dymanie. I teraz cofamy. Dopycham to wszystko horizon fokusem. Też może, no w tej grze aż kusi troszkę, żeby zagrać Magi'a, ale nie, nie. Pilnujmy się. Tu nawet zagrałbym Shadow Flame'a, nie? Jeszcze Shadow Flame'a przed Rabadonem. No, za bardzo chciałem podkręcić. Dobra, żegnaj. Czyżby mój botlane umarł? Ty, udało mi się przeżyć. Dobra, wywalane w nich. Idziemy dalej tu. Pokarunki. Raczej standardowo, nie? Grasz kometę i skorcze pod dominację linii. Tu cooldowny na dłuższy, na dalszy etap. To, żeby one-shotować creepki. Zawsze na Q. Bo jest taki moment level 8-7, że czasami brakuje ci trochę obrażeń. Ja tego nie wezmę, tak po prostu. Mogę flashnąć i ją zabić, ale bawało się to na dwarf. Możemy zrobić tego Drake'a, tak na luzaku. Fajny one-shotik. Tak escape wywalony w klawiaturze, że czasami po prostu wypada losowo. Bo czasami go dla beki sobie po prostu wyciągałem. Tu jest coś na rzeczy, panowie i panie. Dobry kanon. Jezu, ile ja nawalam. I ten Kazix może sobie teraz zabijać wszystkich. Escape ucieka. I czemu te wszystkie gry nie mogą być takie proste? Jestem boski. Jestem śliczny jak łusina. Mantra Q. Teraz poczekajmy chwilę. To zrobisz tak. Mantra Q, żeby walnęło się jeszcze w tego. I teraz pociągasz creepy i wchodzą ci w te z tyłu. I w ten sposób szybko wave'a puszujesz. Sprytna sztuczka, nie? I teraz dopycham Shadow Flame'em. Mam 400 AP w 18 minucie. 3 itemy. Cooldown na Q 3 sekundy. Na Mantra Q 20, ale no... Jak spadnie to 5 sekund. Czyli w sumie to można off cooldown tym grać, jak się dobrze ustawi. Pają teraz. Mantra Q w Mantra Q poleciało, bo oni stali w tym. No jesaj, żegnam. Ej, koleżko! Proszę mi to zostawić. Potrzebuję 10 hejsta. Czy ile to w sumie teraz daje? Równo 10. No fajne zapekarmy. Jeszcze najlepsze jest, że cały czas biegasz przyspieszony i masz tarczę za 500. Wiadomo, że ta gra jest trochę odklejona. Przez fakt moich itemów. No dobra, on dostał pół HP z tego. Ma to sewalne go z W. Żeby się wyleczyć jeszcze przy okazji. Mantra Q, to pytanie trafione. Bo ziomek wyszedł. O, tu poleciał arrow. Spingujemy jeszcze, bo tu ward chyba był. Tu nawet mantry nie muszę dopychać. Dobra, 200. GG, zwycięstwo. No i piękne. Ale obrażenia. No i to jest potęga właśnie tej apy karmy, o której mówiłem.